Poproszę dwa słowa o projekcie EFRA, czyli efektywna rafinacja, czyli więcej ropy z baryłki. Na jakim jest etapie? To tak naprawdę już finalizacja, prawda? Że tak powiem, papierowo wydaliśmy już prawie wszystkie pieniądze. Co tydzień widać różnicę na placu budowy. W przyszłym roku, w drugim kwartale, rozpoczynamy rozruchy i prace. W trzecim kwartale praca na 100%. Przypomnę tylko, że ta inwestycja pozwoli nam zamienić produkcję nieopłacalnego, nie tak bardzo opłacalnego oleju opałowego na diesla, na produkt wysokomarżowy. Dzięki temu uzyskamy dodatkowe 2 dolary z każdej baryłki przetworzonej ropy. Chcę jeszcze zapytać o dwie, a właściwie trzy sprawy bliskie trochę konsumentom, czyli tym, którzy korzystają z paliw, tankują samochody i tak dalej. Pierwsze pytanie, walka z szarą strefą, to jest dość pewnego rodzaju nowość, tak można to ująć, od jakiegoś czasu. Czy wy to zauważacie? Czy widzicie skutki walki z szarą strefą w sektorze paliw? Oczywiście, że tak. Wzrosty nasze są niebagatelne sprzedaży. To dobrze, że w końcu ktoś o ten problem zadbał i się nim zainteresował. Mamy niebywałe wzrosty, nie potrzebujemy już eksportować naszych produktów i to jest bardzo dobra dla nas informacja, jak i myślę dla wszystkich na naszym rynku. Jest to dla nas bardzo odczuwalne i bardzo się cieszę, że ta walka z szarą strefą przynosi takie sukcesy. Nie będę ukrywał, że sam początek był dość trudny, bo wzrosty były tak duże, że nie byliśmy na nie przygotowani. Nie doszacowaliśmy wielkości szarej strefy w Polsce. To rzeczywiście ważna wiadomość, no ale i pozytywna, że rzeczy mogą dziać się legalnie. Kolejne pytanie o elektromobilność. To pojęcie cały czas się pojawia, odmieniane przez wszystkie przypadki. W Krynicy o tym dyskutujemy i konsumenci, czytelnicy słyszą o samochodach elektrycznych i o perspektywach. A jak to wygląda dla was? Wasze wyzwania przed wami stojące w związku z elektromobilnością? Oczywiście jest to z jednej strony zagrożenie, no bo jednak produkujemy przede wszystkim paliwa i to te paliwa, wokół których dość dużo jest ostatnio dyskusji, czyli diesla. Natomiast my traktujemy to także jako szansę i pracujemy nad tym, żeby postarać się jak największy kawałek, kolokwialnie mówiąc, tego tortu wykroić dla siebie. Proszę pamiętać, że w elektromobilności elektromobilność nie jest jeszcze tak rozwinięta nigdzie na świecie, żebyśmy dokładnie wiedzieli, jaki model jest najlepszy, jak to powinno wyglądać, jak będzie to wyglądało docelowo i w końcu w którym momencie tego łańcucha będzie się naprawdę zarabiało. Więc trochę czasu jeszcze potrzeba, my się przyglądamy, ewidentnie chcemy być w tym pociągu, natomiast musimy to zrobić w odpowiednim momencie, to znaczy wtedy, kiedy jeszcze będziemy mogli w nim być, ale bez ryzyk, gdzie on jedzie. I moje ostatnie pytanie, to rzeczywiście jeszcze przyszłość, obiecująca, ale przyszłość, no to pytanie o tradycyjne samochody, panie prezesie, pana, państwa prognozy. Będziemy w krótkim okresie albo dłuższym płacić więcej, mniej za paliwo? Proszę uchylić trąbkę tajemnicy. Nie, myślę, że będziemy płacić tyle samo. Przez najbliższy czas wydaje się, że ceny ropy będą stabilne i będą się utrzymywały na tym poziomie, więc to jest dobrze i dla konsumentów tankujących na stacjach, ale także i dla naszej firmy.